dwa dni minęły od gruntowania. Przypominam, z prawej szlifnięte i zagruntowane, środkowe bez szlifu zagruntowane, skrajnie lewa bez gruntowania i bez szlifowania. Tu mam troszkę kleju S1, to jest S1 matejowska, ona tak akurat teraz zrobiłem, więc sobie przywalimy to tutaj, żeby nie było źle wklejone. To będzie chociaż w miarę prosto. To samo. Jak słychać, jest to tak wklejone, że płytka, płyteczka sobie szura o ścianę. Sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. O ile jak dla mnie płytki się będą trzymały, tyle, że tu możliwe, że oderwę z tynkiem, to tutaj już na pewno tylko mleczko będzie trzymało. O tyle, jeżeli chodzi o folię w płynie, to tu się będzie fajnie trzymało, nie będzie się tego dało łatwo zerwać. Tak, tutaj to pewnie zejdą całe płaty, ale nie ma co wróżyć z fusów. Sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Folia tutaj jest soprowska MDF 525. No i dobrze. Tak to wygląda. Widzicie. Jeszcze raz. Szlif i grunt. Bez szlifu zagruntowane i tam jest bez gruntowania i bez szlifu. Zostawię to na dwa dni. Ja sobie porobię resztę robót tutaj w międzyczasie. A to niech sobie schnie i zobaczymy za dwa dni, w jakim to będzie wszystko stanie. Dobrze, to sobie odstało. No troszkę dłużej niż myślałem, bo 3 dni. Ja robię w tym czasie coś innego. No i przechodzimy do demontażu. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Najpierw sobie skujemy płyteczkę tu. Tynkiem. Wyrwało z tynkiem. Aż dziura powstała. Dobra, teraz tu sobie to weźmiemy, złamiemy. Natnę sobie. I tak będzie łatwiej. I zobaczymy, jak się to tu będzie zachowywało. No tak, raczej jak przypuszczałem. O, no jednak nie. No rwie się. Ale żeby tak zrobić, to widzicie, to już tynk oderwałem, no i widzicie, trzymie się
wszystko. No bo dobra, cały czas na tym. To odchodzi małymi kawałeczkami. Tak jak powinno. Trzyma się tak jak powinno. Tu było nacięte. Tak to. Tak się to powinno trzymać. Dobra, lecimy dalej. Tu było szlifnięte i gruntowane. Tu jest bez szlifowania. Myślę, że to już paleczką pójdzie. O, tu już cała płytka poszła. O, bez szlifu. Trzymać się trzymała, ale nawet nie jest. O, w trzech, czterech miejscach jest delikatnie wyrwany tynk, a reszta bardzo łatwo w ogóle odeszła. To tak łatwo nie było. Zresztą widzieliście. Dobra, lecimy dalej. Znowu na pół albo na trzy. Zobaczymy dalej. No, powiem wam, że na zagruntowane też się trzyma. Tyle, o, no, tu już nie jest tak fajnie. O, widzicie. Już to gorzej trzyma, już schodzi płatami. Jak się podważy, to już płatami schodzi. Nie jakoś super łatwo, ale to nie jest to, co powinno być. Tu, jeszcze raz tu. O, też odeszło. Tu się już targa. Nie, tutaj odchodzą dużo, dużo, dużo mniejsze kawałki. W ogóle ciężej to poderwać. Tu jest przecięte. To się strasz. No to odchodzi. Jak się ktoś uprze, to odejdzie. Tylko, że bardzo ciężko to w ogóle podważyć. Dobra. Jeszcze raz tu. No tutaj nawet jak paznokciem się podważy, to ściągnę. No. Już nie nożykiem, tylko widzicie, paznokciem. Trzeba było nie obcinać paznokcia. No ale widzicie. O, tu jest rożek. No tutaj jak się uprzedzie, to wyszkubiecie ręcznie. Tu już tak. No tutaj się to zaraz rwie. To chodzi tak małymi kawałkami. Dobra. Tu nie było ani gruntu, ani szlifu. Ramka. I nawet drwał. Jak widzicie, klej jest na całości. A zobaczymy, jak wychodzi folia. No ale folia, no.
Nie chce ktoś kawałka. No. Do przeszczepu, jak ktoś potrzebuje. Albo mankiet można z tego zrobić. Oczywiście żart. Widzicie. I teraz jak na to przykleicie tą płytkę, no to czego to się będzie trzymało? Będzie się trzymało folii. Ale no folia już niczego się nie będzie trzymać. To jest chyba wszystko. Co do tego trzymania, całkiem spoko. Całkiem spoko. Fajnie trzymało. Jestem zdziwiony, że aż tak to trzymało. Bo wszystko było na jednym kleju, w jednym czasie. A trzymało tak samo dobrze. No może nie aż tak dobrze jak na wyszlifowanym i zagruntowanym. Jakby nie było, tutaj praktycznie wyrwało wszystko z tynkiem. A tutaj taką, nie wiem, rameczkę. Nie wiem jakim cudem. Ale, no ale tak wyszło. No oczywiście najgorzej trzymało bez szlifu. Całkowicie bez szlifu, ale zagruntowane było. No ale widzicie, to też tam średnio dało. I teraz tak, jeżeli chodzi o folię. Jeszcze raz. Gdzie jest nożyk? To się łuszczy na małe kawałeczki. Ogólnie ciężko podważyć. Tutaj z podważaniem już jest lepiej. Znaczy lepiej, w sumie gorzej. No widzicie, tu już większe, dużo. Nie jest. No, jest to jakiś tam opór przy zrywaniu, ale bez szaleństwa. Jesteście w stanie to zdjąć. Na pewno się trzyma, ale dużo gorzej niż tamto. O, widzicie. Kurde, mam nadzieję, że to się nagrywa, bo nie chcę mi się już czekać więcej, bo to muszę zabudować. Jeszcze raz. Gdzieś tutaj. No widzicie, jakimi płatami schodzi. Bez nożyka, bez niczego. Po prostu paznokciem. A tutaj widzicie, jakie małe kawałeczki. Jak ktoś ma czas, to może sobie dłubać. Ale to tak ma trzymać. Wnioski. Gruntować odpowiednim gruntem i szlifować. No nie wyobrażam sobie, jeżeli ktoś nie wiem, na nieprzygotowaną ścianę, w ogóle bez gruntu, bez niczego, bez szlifu, zrobi hydroizolację i sobie przywali jakieś płyteczki typu 120 na 120 albo 120 na 60, które ciężkie są, po prostu ciężkie. I teraz co? Czego to się trzyma? Folii w płynie. Folii w płynie, która się bardzo licho trzyma tynku. Wnioski dla was. Tyle w tym filmie.